Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu. Dzisiaj znajdujemy się, niespodzianka, na torze w Toruniu, a za mną stoi driftowóz, którym będziemy dzisiaj upalać. Dobra, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę będziemy dzisiaj jeździć BM-ką równie szybką jak E46, ale taką, która należy do tego pana. To jest Tasiem, drifter. Może nie wszyscy wiedzą, ale Tasiem tutaj bardzo mocno z panami z Drift Patriot się spoufala. Tak, no ciekawostką jest to, że Pawła zaraziłem driftem, uczyłem jeździć, załatwiłem mu dzika. Tak chodzi po mieście, mówi, ja Pawła uczyłem driftować, ja uczyłem. Ja mu pokazałem, gdzie hydrołapa, ja mu pokazałem, jak to się jeździ. A dzisiaj ci też pokażę. Tak. Co będziemy dzisiaj robić? Po co w ogóle tu jesteśmy? Po co ty tu jesteś? Bo ja tu jestem właściwie codziennie. Słyszałem, że macie fajny tor w Toruniu. Mamy. Jeszcze. Parę razy chyba na nim nagrywałeś. Z dwa. Współpracuję z firmą SCC Games. Razem przygotowujemy model fizyki jazdy do nowej gry. Wydaliśmy już jedną grę drifta. Teraz pracujemy nad nowym projektem Gear Shift. Jesteśmy z furą, jesteśmy z symulatorem, jesteśmy z czujnikami, jesteśmy z tobą i będziemy odwzorowywać zachowanie prawdziwej fury. Ale czym się różni w ogóle ten od tego? To już jest gruby projekt z zaawansowaną technologią, ze sztuczną inteligencją, żeby nasz symulator był najlepszym na rynku światowym. Słuchajcie, nie rzucam słów na wiatr, tylko naprawdę rzucamy rękawicą takim gigantom jak Assetto Corsa. Gdzie to będzie można kupić? Na Steamie. Tak, normalnie. No, już kupujesz na Steamie, a to normalnie. Zbliżeniowo, tak? Robię i już mam. A jaka platforma? PS3 to na Commodore będzie. Na Commodore. Do czego będziesz czujniki przyczepiał? Mamy kamery na każdej oponie. Chodzi o to, żeby mierzyć temperaturę opon w 16 punktach. Mamy GPS-a, mamy inputy na pedały gazu, hamulca i mamy tak samo czujnik, taki sami chłopacy z Politechniki zrobili, na kierownicy, który mierzy nam siłę, jakie działają na kierownicę i prędkość kierownicy, żeby nasz symulator w grze tak samo działał z podobną siłą, żeby film był jak najbardziej realistyczny. Przejdźmy tutaj do symulatora i tu już jest odpalony drift. Drift 21. Jest z nami Piotrek. Siema. Nasz włodarz ECC Games. Piotrek, za co jest odpowiedzialny? Za wszystko. To co, ja bym chciał się przejechać tym. Siadaj, stary. Tak, jestem słaby w symulatorach. Ja muszę czuć. Ciężej jest. Na symulatorze jest ciężej, naprawdę. To działa w jedną stronę. Jak jeździłeś tylko realnym driftowozem, wsiądziesz do symulatora, jest bardzo trudno. Jeżeli zacząłeś od symulatora, nauczyłeś się od ruchów, wtedy wsiadasz do realnego auta i jest coraz łatwiej. Okay. To wynika z tego, że w symulatorze masz mniej bodźców i łatwiej jest w głowie odkryć więcej tak sygnałów niż mniej. Ja muszę sobie tor najpierw pojechać. Czyli ta gra, którą teraz robicie, będzie lepsza niż to? Oczywiście, że tak. Kurde. To jest dużo lepsza. To niezły poziom macie. To jest taki wstępny, tak? Co tutaj się znajduje w tej grze? To można sobie zbudować samochód? Pewnie tak. E36 jest? Pewnie. Wszystkie samochody, tory w grze i marki są licencjonowane. Okej. Okay. Czyli macie te pozwolenia wszystkie, tak? Tak? Czyli BMW nie dzwoni do was, przestańcie mi E46 obrażać? Tak. Dokładnie tak. Zostawcie to Kickstarterowi. Chcieliśmy generalnie przedstawić taki szerszy aspekt driftu, tak? Niewiele osób tak na drift patrzy, tylko patrzy tak, że samochód jedzie po torze, ślizga się, wszystko fajnie. W życiu wygląda to tak, że siedzisz 3 miesiące w garażu, a potem zrobisz 3 minuty jeździsz. Tak. I tak na dobrą sprawę o tym jest nasza gra. Nasza gra jest takim pokazaniem lifestyle'u całego na około drift. Kupujesz furę, musisz ją dopiero przerobić na driftowóz, bo jest seryjna. Przerabiasz ją w garażu, jeździsz po torze, patrzysz, okej, coś się zmieniło, teraz jest lepiej, tak? Opcja jazdy gotowca też jest dla takich, którzy chcą ominąć cały ten aspekt mechaniczny i sobie po prostu upalać samemu albo w multiplayerze. To jest wyróżnik taki naszej gry w stosunku do innych gier, tak? Bo w kilku grach można driftować, ale budować całe auto do driftu i później driftować można tylko u nas. Takie fajne przedsięwzięcie, warto wspierać, że właśnie w Polsce takie rzeczy jesteśmy w stanie robić. Fajnie, że takie rzeczy się dzieją.
To jest samochód Pawła Korpulińskiego, który miał drugie miejsce na Gymkhanie. Tylko że wtedy miał trochę inny kolor, był taki granatowy bardziej. A ty go teraz na ładniejszy przemodelowałeś. Czy jeszcze jakieś mody były po Korpulińskim tutaj? Znowu cię zaskoczę. Dawaj. Te auto to ja zbudowałem. I ty jemu sprzedałeś. Jemu sprzedałem to auto, jemu zbudowałem te samochody. Co za chłop. To jest kawał fury i powiem wam, że nadal ja się sam boję jeszcze tej fury, więc współczuję tobie. Ale wiesz, co jest najfajniejsze, że on mi obiecał wtedy, że przyjedzie do Torunia i mnie poszkoli na tym właśnie samochodzie. I on ci to sprzedał i teraz patrz, karma wraca i tak dzisiaj się spotykamy na torze w Toruniu i mam nadzieję, że się tym samochodem przejadę. Silnik. Tak. 2JZ. To jest G po rozwiercie głowicy i po zakłóciu totalnym. Czyli kuty jednak. A turbo od czego? To jest FMIC. Zresztą praktycznie wszystko jest prawie zrobione na FMIC, tylko niektóre inne elementy. Pozdrawiamy. Ile ma koni? Kunia ma to 800-900 momentu i wydaje mi się, że to starczy. Nie ma sensu więcej, ponieważ już wypadamy z okna pracy opony, jak ona już zaczyna za dużo się kręcić. Skrzynia biegów? Tak. Sekwencyjna? Sekwencyjna, Sennheimer MPG, stosowana w rallycrossie, szwedzki producent, niby pancerna, ale coś już zaczyna się kończyć. To jest ta, co wytrzymuje 1000 N uderzeniowego? Tak. Momentu? To jest ta? Oby była ta. A wspomaganie jest elektryczne? Od Opla Astry. Serio? Czyli jednak Opel, przepustnica normalnie elektroniczna jest. Z Audi 4.2. O, czyli tu jest taki wielki miszmasz trochę. Silnik Toyota, Opel Astra, tutaj Audi, Buda BMW. Takie multi-kulti. Popularne dosyć. Ostatnio tak. Masa. Ile ten samochód waży przy takiej mocy? Tonę 350. Dosyć dużo, o 100 kg za dużo, ale no nie łamie się, także uważam, że jest okej. Mamy układ paliwowy też z tyłu, przelewowy bak, tak. Żeby przy przeciążeniach nie odpływało nam paliwo. No i na dole mamy już teraz rzecz wymagana, must have w drifcie, Winters. Dyferencjał stworzony do motorsportu i na zewnątrz są tryby, gdzie możesz w 3 minuty sam zmienić przełożenia, nawet szybciej. Mamy teraz tak klejące opony, że naprawdę trzeba wajchlować tymi przełożeniami, żeby idealnie się wstrzelić, żeby można było wykorzystać maksymalny potencjał samochodu i opony. Chłopaki, co tam, ściągacie tą naziemną? Nie no, telemetry ściągamy z samochodu. Czyli ten czujnik, który jest na górze? Tak, ten czujnik, który w tym momencie jest na dachu, to jest GPS, żyroskop, akcelerometr. Tutaj jeszcze będzie sporo rzeczy, między innymi na przykład temperatura opon, kąt wychylenia kierownicy, pedały, wszystko. Za chwilę wsiadam na miejsce pasażera, ta się mnie przewozi. I jeżeli moje spodnie nadal będą czyste z tylnej strony, to wtedy ja zasiądę za sterami tego potwora małego, małej jedynki, która ma potężną moc i zobaczymy, jak sobie poradzę. Jeszcze takim samochodem nie jeździłem jako kierowca. To może być grube. Pierdziemy, ale ogień. Ile ty za niego dałeś? Tak widełkowo. To co, żona wie, czy... To zależy, czy żona będzie oglądać, czy nie będzie. Jakie to są budżety? Czy to jest, wiesz, budżet 50, 100, 150? Dobra, słuchaj stary, trójka z przodu, żeby taki samochód móc zakupić. Kupić, a żeby zbudować, to czwórka, piątka z przodu. Sam zakup takiego samochodu, to sobie kupisz apartament nad morzem. Czyli już masz apartament nad morzem, więc już tak. Możesz sobie po prostu taki samochód pozwolić. Jeszcze ma. Jeszcze ma.
Po emisji tego odcinka ten człowiek będzie miał dwa apartamenty nad morzem. Nie mam pojęcia, jak driftowozy, te wszystkie mastersy, nie mastersy, jak to musi jeździć, gdzie oni przy ścianie lecą w parze. No i przekładki w ogóle, ale wpadł Borkoś i postaram się parę parek z nim skleić, jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało. Masakra. To już są popierdoleńcy. Co innego, wiecie, na jedynce, na dwójce po parkingu te pary sklejać gruzami, a co innego naprawdę lecieć 120-130 na godzinę i autem 800 koni się doklejać. Naprawdę, może to będzie mój poziom kiedyś, mam nadzieję, i to w niedalekiej przyszłości, ale no jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Dzisiaj jest ten dzień, taki punkt kulminacyjny może nawet, żeby już nie jeździć tym RX-8, żeby właśnie wziąć się za ten drift i żeby pojeździć. Moi drodzy, to jest ten dzień. Dzisiaj przejadę po tym Toruniu, po tym torze, na którym już jechałem wszystkim, nawet śmietnikiem, ale driftowozem, który ma 800 koni, jeszcze nie jechałem. I dzisiaj się to stanie właśnie. Dzięki temu człowiekowi. Teraz jedynka, sprzęgło do siebie. Dobra, jest. Opona się skończyła, moi drodzy. Czyli prawilnie. Czyli poszło dobrze. Poszło dobrze. Nerki nie muszę sprzedawać. W nic nie uderzyliśmy, na szczęście. Jak oceniasz moje poczynania? Nie, no powiem ci, stary, że tak. Był jeden spin, nie, ale szacunek i chyba sam czujesz ten respekt przez taką furę, którą ja cały czas jeszcze czuję. Ja się też, czuję, bo jestem trzeci trening, to jest moim autem tak samo, więc też nie wjeżdżam w samochód. Czy ty jeździsz trzy razy, ja raz, więc jest... ale no już jedne zawody były, a, no to okej. Okay. Czułem parę razy, że ten przód wypłużał, że jakby... Bo to też jest auto z turbo. Ono się trochę też inaczej jeździ. Jak zamulicie pizdę i wciśniecie gaz, to tam długo, długo nie ma nic. A za chwilę jest, kurwa, ogień taki, że masakra, więc... A jeździliśmy na mieszance, która w ogóle nie klei, więc to jest w ogóle najlepsze, nie? No. A gdzie kupiłeś OC? Wiesz co, no musiałbym dobrą stronę, w Mubi bym musiał sprawdzić. A jak wpiszesz mój kod, Kickster, to dostaniesz 150 zł cashbacku. Przy takich kwotach, trójkę z przodu, te 150 zł może ci uratować skórę. Dzięki. Jesteś w porzo, wiesz? Mógłbyś wpaść na pomysł, żeby być pierwszą wyszukiwarką, która ma 2JZ w ofercie, nie? W jedynce. W jedynce, czy tam do Astry, do Kalibry. Tak, na przykład. Do Kalibry za 6600 na przykład. Nagle wstajesz 2JZ i ubezpieczenie 10 koła, a auto za 6600. Tak. Ale na przykład wkładasz 1.6 z Mazda MX-5 i chłopie ci wychodzi 200 zł, 150 zł cashbacku, jesteś ustawiony. 50 zł już masz na driftowóz do odłożenia. Mądrze gadasz, ci powiem. Przedsiębiorca. Prywaciusz. Chłopem, co w Drift Master startuje.
Powiem wam, to jest niesamowite. On prawie w ogóle ręcznego nie używa, ten człowiek. Nawet jak z tobą w parze leciał, to on kurwa może z raz go musnął. Ten ręczny to jest już naprawdę w jakichś takich sytuacjach, że już musisz naprawdę gdzieś tam dolecieć, coś poprawić i tak dalej. Od tego masz hamulec nożny, bo zanim zaciągniesz ręczny, musisz ścisnąć sprzęgło, już wytracasz prędkość, napięcie napędu i tak dalej. A wszystko tam się dzieje. A nożnym sobie układasz samochód. Jak patrzę kurwa tych amatorów, takich jeszcze gorszych ode mnie, to wiesz, hydrołapy, skręty, kurwa, tam ciągną, wiesz, 10 razy, kurwa, tam ciągnie, zanim go zarzuci trochę. A wsiadasz do chłopa, kurwa, co leci tyle, kurwa, od kogoś on ręcznego nie używa, w ogóle ręczny jest mu, kurwa, niepotrzebny. To jest właśnie skill, kurwa, jazdy. Jechałeś z chłopem, który jest jednym z najlepszych na świecie, pokonał Dina, pokonał Więcka, więc tak naprawdę ma topowy sprzęt. Ty mnie, kurwa, poskładałeś tym, wiesz, że to jest taki... Kurwa, wiesz, bo tu myślałem, ja że... głęboko tu wchodzić, no. Dlatego dawałem ci miejsce, żeby się fajnie wkleił. Tylko nie dziadzie jeden na końcu trasy, gdzie ja jadę, kurde, po krawędzi toru, a ten mnie wypycha przy ponad stówie z toru i nagle moje auto robi orła. Tak. Ale dzięki za parę. Dzięki panowie. Teraz upalimy Suprę. I po samochodzie. Biorą mi Suprę. Dobry. Co, nad morze jedziemy? Tak. No i nie. To żadna maseczka się nie zmieści. Nie. Wyspinował. Czemu on ten duży zakręt robi od razu bokiem? Ja się teraz czuję tak, jak wszystkie wypożyczalnie do tej pory, które dawały mi samochody. Czyli oni mi dają samochód taki, wiecie, wygłaskany, wyniuniany dla klientów, po czym ja go zabieram na tor i na tym torze go tyram. I ja się teraz właśnie tak samo czuję, ponieważ jest to samochód z mojej wypożyczalni i ja się teraz bardzo mocno martwię o niego, mimo tego, że przed chwilą robiłem dokładnie to samo. Ja z jednej strony im ufam, bo to są bardzo dobrzy kierowcy, ale właśnie z drugiej strony to są bardzo dobrzy kierowcy. Jakby oni zbliżają się do granic możliwości samochodu i kierowca może więcej niż auto. Będzie przynajmniej dobra reklama, jak się coś stanie. Tak, Borkowski mi odda swoje auto po prostu. Dobrze, dawaj! Dobrze! Cały ton! A mówię do Borkowskiego, weź zostaw trochę opon. Wyłączyłem mu tam systemy, no bo widzę, że ogarnia chłop. A Borkowski mówi do mnie, nie, ja mam bardzo duży respekt do nowych samochodów, ja nie robię takich rzeczy. Mówiłem, że pierwszy raz, więc spokojnie, nie? Dlatego ja się naprawdę czuję tak samo, bo ja mówię dokładnie to samo. O, teraz się tasiem przysiada. Nie ma skrętu. Wyspinowałem tasiemowi, tasiem teraz mi wyspinował. Zostaw trochę opon. Spoko. Tak naprawdę to nie ja jeżdżę w tych odcinkach. To jeżdżą po prostu drifterzy. Ja wynajmuję ich. Ale się przestraszyłem. Stary, miałem śmierć tej rozłączek. Ja krócej bokiem jeździłem już on teraz. Dobry. Zostaw trochę opon. Okej. Tires is good. Fajnie jeździ, co? No. Szczerze, znaczy może kwestia przyzwyczajenia, ale kurde, większe wyzwanie jest tym pokonać tą trasę niż tymi naszymi. To oczywiście, to że tak. Kwestia pewnie wczuć. Oczywiście, no, że tak. Ale budzi respekt, nie? Mówię, jest narowista taka. Jaki X-Rail za nią dajesz? Dwa razy. Trzy. Mam nadzieję, że bardzo wielu z was wejdzie do Tasiema na Instagrama, bo kanału na YouTubie się jeszcze nie dorobił, ale może po tym odcinku coś się zmieni, może chłop powie, na YouTubie są pieniądze. I może pieniądze będą, jeżeli będzie tutaj dużo łapek i dużo subskrypcji i wtedy na tą trójkę z przodu, żeby samochód po Korpulińskim i po Tasiemie odkupić i w jakichś zawodach, może poważniejszych, wystartować. O Mustangu kiedyś też marzyłem, a teraz mam dwa, więc może teraz jak marzę o driftowozie takim jak
ty teraz masz, to może będę miał swój team w ogóle. Warto marzyć i warto mieć cele i do nich dążyć, być zawziętym, także tobie tak. Też tego życzę, żebyśmy się kiedyś może spotkali, żebym ja miał budżet, ty żebyś miał budżet, żebyś ty miał apartament nad morzem, żebym ja miał apartament nad morzem. Żebyśmy na tym apartamencie, na tym tarasie wyszli sobie z jakąś dobrą łychą i powiedzieli, warto było marzyć i warto było dążyć do tych marzeń. Dokładnie, także wielka piona. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Na kanale, na Instagramie i na torze, mam nadzieję.